niego da nam czas na dialog z partnerami. Tak napisał Patryk Jaki. Są też bardzo dobre, przychylne komentarze ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości w kierunku prezydenta. Oczywiście prezydent wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości i nie ma o czym mówić, czy tutaj żeby w Radiu Maryja tak mi świeckie przeboje były dziadowskie, żydowskie, jak w Radiu Z, no to oczywiście jest też stawia w świetle nieco mówiłam, że w innej sytuacji relacje pomiędzy prezydentem a środowiskiem politycznym Zbigniewa Ziobry, bo tutaj jest bardzo dobre, widać dobra komunikacja i pochwały z jednej i z drugiej strony. Jak co, już kto się czego nachapie, jak kto się co, czego nachapie, nachapie. Komu dobrze albo niedobrze, być może były nawet jakieś spotkania pana ministra, czy tego nie wiemy. Przecież nie o wszystkim się dowiadujemy, pewne rzeczy toczą się swoim trybem nieznanym także dziennikarzom. Więc no, to by wskazywało rzeczywiście, że jakieś porozumienie, czy powiedzmy lepsza atmosfera na linii prezydent, minister sprawiedliwości, czy minister sprawiedliwości jest. Tutaj rzeczywiście ta sprawa tej ustawy była no, tyle ważna dla resortu, że to właśnie minister sprawiedliwości pilotowało tę sprawę, prowadziło tę ustawę. Przecież pan minister Jaki wystąpił w Senacie, w Sejmie. Więc tak naprawdę to resort sprawiedliwości czuł się jako gospodarz tej ustawy. No i oczywiście możliwe było też i zawetowanie tej ustawy przez prezydenta i to na pewno byłby bardzo duży no, policzek, no, być może dla ministra sprawiedliwości, dla resortu, ale jednak tutaj przeważyło zdanie właśnie i prawnicze, ale i dotyczące polityki. Tu muszę postawić suwerenności. Tu muszę postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Krzysztof Losz, nasz dziennik, a przy naszym telefonie oczekiwany Mikołaj Wójcik. Fakt. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak pan ocenia to rozwiązanie prezydenta? Właściwie to chyba było trzecie wyjście, bo najwięcej się negocjowało albo o podpisaniu, albo o zawetowaniu, ale najmniej się mówiło o tym, że zostanie podpisana i skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. No, mam inne odczucia. Mam odczucie, że jednak to był taki wariant najbardziej spodziewany i oczekiwany. Tak naprawdę alternatywą dla niego było tylko i wyłącznie, i to taką mniejszą alternatywą, odmowa podpisania i skierowanie, nie weto, tylko skierowanie ustawy od razu do Trybunału Konstytucyjnego. Szczerze mówiąc, dla mnie to rozwiązanie było trochę bliższe, ale oczywiście ono nie brało pod uwagę tego, co musimy wziąć pod uwagę, czy jednak skutki wewnętrzne takiej decyzji prezydenta Dudy, bo tu musimy tak rozpatrywać jego decyzję. Ona była o tyle trudniejsza niż wszystkie dotychczasowe decyzje. To była pierwsza decyzja prezydenta, której musiał podejmować się i do wewnątrz, i na zewnątrz, i nie dało się tego pogodzić. Nie było rozwiązania kompromisowego i dla elektoratu i oczekiwań artykułowanych również w formie demonstracji, w formie wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Czy musiał wybrać mniejsze zło? Właśnie nie. Właśnie to nie było, to było mniejszego zła. Musiał wybrać jedyne coś, co daje jeszcze jakąś możliwość podnoszenia w dalszych rozmowach czy ze stroną izraelską, czy również, o czym nie można zapomnieć, ze stroną amerykańską, tego, że ta sprawa nie jest zamknięta, że ta sprawa się toczy i że to nie jest kwestia jeśli już dobrej woli rządu, tylko kwestia oceny przez Trybunał Konstytucyjny. Tu oczywiście pojawi się kolejny problem, który przypomnę już był artykułowany zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i również ze strony amerykańskiej, czyli tak naprawdę na ile Trybunał Konstytucyjny w tej chwili w Polsce jest niezależny od władzy. Jest to dość często podnoszone i tutaj bardzo, bardzo będzie też dużej zręczności dyplomatycznej wymagało podnoszenie tego, żeby w jakiejś rozmowie nie wymknęło się któremuś z ministrów to, że my to w Trybunale załatwimy, no bo to tak naprawdę może jeszcze pogorszyć tak trudną sytuację, no bo mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją taką, gdzie no, Polska jest na cenzurowanym w świecie dyplomatycznym trzech najważniejszych ośrodkach tak naprawdę, z którymi musimy utrzymywać dobre kontakty swoją drogą w Unii Europejskiej, obecnie w Waszyngtonie i jeszcze w Izraelu, który jest naszym sojusznikiem i jest bardzo ważnym sojusznikiem również ze względów militarnych, ponieważ to właśnie z Izraelem tak naprawdę będziemy teraz negocjować zakup jednego z najważniejszych części uzbrojenia
dla polskiej armii. Ale wracając do decyzji prezydenta Dudy, więc to była taka jedyna decyzja, którą można było podjąć po tym, jak już katastrofa się wydarzyła, ponieważ my dzisiaj dyskutujemy tak naprawdę o tym, co mógł zrobić prezydent, ale tak naprawdę to ostatnie wszystko to, co zależyło się od poprzedniego piątku, nie tego samego, poprzedniego, to jest tylko i wyłącznie próba łagodzenia skutków katastrofy, która się wydarzyła, która... Tu muszę niestety postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Redaktor Mikołaj Wójcik z Faktu był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję serdecznie. Powtórka programu. To Polskie Radio 24. Zbliża się druga. Informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i jednocześnie odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówił Andrzej Duda, ma on zinterpretować najważniejszy przepis nowelizacji. Ustawy krytykowały władze izraelskie i ukraińskie. Zaniepokojenie wyraził amerykański Departament Stanu. Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Trybunał Konstytucyjny ma zająć się zbadaniem przepisu z artykułu 55a w dwóch aspektach. W pierwszym... Czy wolność słowa nie jest przez te przepisy w sposób nieuprawniony ograniczona? I drugim, dotyczącym stosowania przepisu umożliwiającego ściganie za m.in. używanie kłamliwych stwierdzeń o polskich obozach. Każdy obywatel zasługuje na to, aby przeczytawszy przepis był w stanie zidentyfikować, jakie jego zachowania w związku z tym mogą być zachowaniami karalnymi, a jakie nie. Prezydent podkreślał, że ważył dwie wartości. Z jednej strony to obrona dobrego imienia Polski i prawdy historycznej, a z drugiej zapewnienie wolności słowa ocalonym i badaczom Holokaustu. Wszyscy wiemy doskonale, do czego antysemityzm doprowadził i wszyscy wiemy doskonale, że nigdy w historii świata to już się nie może powtórzyć. Ale ponieważ trzeba chronić także i dobre imię Polski i Polaków, to kwestia także naszej wrażliwości. Andrzej Duda jednoznacznie przypomniał, że za Holokaust odpowiadają Niemcy, a państwo polskie nie tylko nie kolaborowało z Hitlerem, ale organizowało pomoc Żydom. Karol Darmoros, Polskie Radio. Stany Zjednoczone są rozczarowane faktem, iż prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą odpowiedzialność karną za przypisywanie zbrodni niemieckich narodowi polskiemu. Oświadczył to sekretarz stanu Rex Tillerson, dodając, że ma świadomość, iż nowe prawo zostało skierowane do Trybunału. Marek Wałkuski. Wejście w życie tej ustawy niekorzystnie wpłynie na wolność słowa i dyskurs akademicki, dodał szef amerykańskiej dyplomacji. W oświadczeniu sekretarz stanu USA podkreślił, że Stany Zjednoczone uważają wyrażenie polskie obozy śmierci za bolesne i nieprawdziwe. Wyraził jednak przekonanie, że walczyć należy z nim w sposób, który chroni fundamentalne prawa, czyli poprzez otwartą debatę, edukację i badania naukowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Komisja do spraw Amber Gold przesłuchiwała byłego szefa MSW Jacka Cichockiego. Pytała go o nadzór podległych mu służb nad gdańską piramidą finansową oraz o kontakty ze środowiskiem dawnego właściciela Amber Gold, Marcina P. Więcej na ten temat Michał Fedusio. Były szef MSW Jacek Cichocki przyznał, że nadzór służb nad spółką Amber Gold był niewielki do momentu notatki z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o działaniu piramidy w maju 2012 roku. Z jakości odpowiedzi świadka na kluczowe dla sprawy pytania niezadowolona była przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS. Może się pan uśmiechać. Panie ministrze, usiłuje pan oczywiście odwrócić kota ogonem. Nas to nie bawi i tych ludzi, którzy stracili pieniądze, też to nie bawi. Po zakończeniu przesłuchania Jacek Cichocki przyznawał, że działania służb w sprawie Amber Gold oraz ich koordynacja nie były idealne. Na pewno tutaj mamy różnego rodzaju zaniechania ze strony prokuratury. Myślę, że drugim takim problemem to byli kuratorzy sądowi. Tutaj też było to szeroko omawiane. Komisja będzie obradować także jutro na części zamkniętej. Zeznania ponownie złoży m.in. Jacek Cichocki. Michał Fedusio, Polskie Radio. Kreml potwierdził rozmieszczenie kompleksów rakietowych Iskander w graniczącym z Polską obwodzie kaliningradzkim. Rosja nigdy nikomu nie zagrażała i nie zagraża, ale ma suwerenne prawo rozmieszczania uzbrojenia na swoim terytorium, oświadczył kremlowski rzecznik Dmitrij Pieskow. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Moskwa od co najmniej 10 lat zapowiadała rozmieszczenie w obwodzie kaliningradzkim rakiet typu Iskander. W latach 2010-2011 rozlokowano w tej części Federacji Rosyjskiej nowoczesne stacje radiolokacyjne typu Woronezh DM. Jednak pierwsze Iskandery dotarły do Kaliningradu dopiero w latach 2015-2016. Wtedy chodziło tak zwane czasowe stacjonowanie pułków rotacyjnych. O tym, że kompleksy tego typu
na stałe trafią na terytorium graniczące z Polską i Litwą, rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w ubiegłym roku. Pytany o te kwestie rzecznik Kremla odpowiedział, że Rosja ma prawo według własnego uznania rozmieszczać broń na swoim terytorium. O tym, że Iskandery trafiły do obwodu kaliningradzkiego, mówiła w poniedziałek prezydent Litwy Dalia Grybauskaite. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Szczecińska prokuratura regionalna wszczęła śledztwo w sprawie źle przechowywanych szczepionek. Zamiast trafić do utylizacji, miały być podane pacjentom. Mogło nimi zostać zaszczepionych nawet kilkaset osób. Szczecińscy śledczy będą próbowali przede wszystkim ustalić konkretną liczbę osób, którym podane zostały szczepionki. Sprawdzane ma być także, czy i jak niewłaściwie przechowywane preparaty mogą wpływać na zdrowie pacjentów. O tym, że sprawą zajmie się prokuratura, mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym uspokaja, że nieprzestrzeganie norm dotyczących temperatury przechowywania szczepionek nie stanowiło zagrożenia i są one całkowicie bezpieczne. Przypomnijmy, że część preparatów nawet przez dobę mogła przebywać w zbyt wysokiej temperaturze. Po tym, zamiast zostać zutylizowane, szczepionki nadal były wykorzystywane przez lekarzy. Miało do tego dochodzić w województwach lubuskim, pomorskim i dolnośląskim. Wśród osób, które zostały nimi zaszczepione, były m.in. noworodki. Dawid Siwek, Radio Szczecin. I na koniec czas na prognozę pogody. Nawet minus 18 stopni mogą pokazać dzisiejszej nocy i rano termometry na południu województwa lubelskiego. Mroźno też w innych regionach Polski. Minus 14 w Dolinach Karpackich, minus 12 na północy i w rejonach podgórskich, minus 11 na wschodzie, minus 8 w centrum, minus 5 nad samym morzem. W nocy na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie początkowo małe, później od Dolnego Śląska wzrastające do umiarkowanego i dużego. W Wielkopolsce miejscami marznące mgły. Wiatr słaby. Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 2:00 na antenie Polskiego Radia 24 wracamy do rozmowy Polskiego Radia. Adrian Klarenbach i jego goście. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry panu. Ireneusz Zyska, Wolni Solidarni, Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Panowie, jest decyzja prezydenta. Decyzja satysfakcjonująca, mało satysfakcjonująca, błędna, bardzo dobra. Jak ją komentować? Szkoda, że się nie założyłem z panem redaktorem, ale dokładnie takiej decyzji Polskie Stronnictwo Ludowe oczekiwało. Po głosowaniu mówiliśmy, że prezydent powinien tę ustawę jak najszybciej podpisać, a żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie się mogą pojawiać, to po prostu skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. No i prezydent postąpił zgodnie z życzeniem i oczekiwaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego i myślę, że to jest dobra decyzja, zwłaszcza, że w drugim takcie proponowaliśmy, aby została powołana Komisja do Spraw Trudnych złożona z historyków, nie z polityków, nie z urzędników, tylko z historyków, bo jak mówił, może nie powinienem jako ludowiec i jakby wyznawca idei Witosa cytować Piłsudskiego, a Piłsudski powiedział tak, piszcie sami historię, bo za to zrobią to za was zrobią inni i zrobią to źle. Więc lepiej tą historię napisać w ramach historyków polskich, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Pan poseł Zyska. Ja jestem w lepszej sytuacji od pana posła Zgorzelskiego, bo dzisiaj rano miałem przyjemność występować w audycji w portalu wpolsce.pl i tam powiedziałem, że takie właśnie rozstrzygnięcie pan prezydent podejmie. I... Panie pośle, gdyby pan chciał od posła Zgorzelskiego, w programie minęła 20 w TVP Info, to zobaczyłby pan zupełnie innego człowieka. Ten człowiek poczuł wiatr w żagle, złapał. Naprawdę. Bardzo miło, że pan poseł, który w niektórych kwestiach jako, powiedzmy, twarda opozycja wypowiada się z mojego punktu widzenia no, niezgodnie z interesem państwa polskiego. Pana zdaniem. Moim zdaniem. Natomiast w tej kwestii zauważyłem, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest zresztą głosem pana posła Zgorzelskiego zdecydowanie występowało za podpisaniem tej noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ja uważam, że też pan prezydent nie miał innego wyjścia. Znaczy miał, ale wszystkie oczekiwania, tak, społeczeństwa polskiego, narodu polskiego, interes państwa i na zewnątrz, i wewnątrz, dobre imię Polski, narodu polskiego wymagało, aby tą ustawę podpisać.
pisać. Panie poseł, widzi pan, tutaj znów pan idzie natomiast, pod prąd. Panie poseł, konferencja dzisiaj Nowoczesnej. Konferencja Platformy Obywatelskiej. I ja słyszę, że to jest prawie, że zdrada stanu. Że tu w ogóle nie ma polskiej racji stanu. Że błyskawicznie trzeba Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwoływać. Bo nam wojna może jeszcze najlepiej kierownictwo NATO powinno się w tej kwestii zebrać. No nie przesadzajmy, szanowni państwo. Ciekawe, czemu takiej refleksji państwo z Platformy i Nowoczesnej nie wykazywali, kiedy w piątek poprzedzający głosowanie dyskutowaliśmy nad tym projektem. No przypomnę, że sprawozdanie składało się z dwóch części. Pierwsza to była część rządowa, druga to była część poselska Kukiz 15, którą oczywiście także jako PSL wspomagaliśmy i wspieraliśmy, i nie zauważyłem nawet na pół zdania, nawet na pół słowa, aby główny atak szedł na część poselską dotyczącą penalizacji banderyzmu. O tej części rządowej nie było ani jednego słowa. Wystarczył jeden tweet jakiegoś przywódcy liberalnej partii w Izraelu, aby w ogóle to całe towarzystwo zmieniło zdanie i zaczęło dąć w zupełnie nieznane. Całe towarzystwo, to przecież koledzy z ław sejmowych, panie pośle. Wszyscy jesteśmy kolegami z szacunkiem, bardzo proszę. Wszyscy jesteśmy kolegami w ławach sejmowych, ale naprawdę ja nie rozumiem tego niezrozumiałego dla mnie zwrotu akcji, tak? Wystarczy jeden tweet polityka izraelskiego, aby no, pewna część sceny politycznej zaczęła grać, jakim on zagra. Ja przypomnę, że zresztą mówiliśmy o tym wczoraj, że należy trochę odwrócić jakby sposób patrzenia i mam wrażenie, że na własne życzenie Izrael traci sojusznika czy w postaci Polski. Przecież Polska cały czas, i mam nadzieję jest i będzie, była sojusznikiem Izraela. Na scenie międzynarodowej nie jest tak, że ta ustawa wywołała jakąś, nie wiem, jakiś kryzys międzynarodowy, bowiem póki co to Izrael tak dużo przyjaciół na scenie międzynarodowej nie ma, bo zakładamy głosowania, chociażby spójrzmy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, czy też w innych gremiach, to na ogół Izrael jest tylko wspierany przez jedno z najważniejszych albo najważniejsze państwo na świecie, ale jedno, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja głosują odmiennie niż Izrael, prawda? A głos ministra spraw zagranicznych Niemiec rozwiewa wszelkie wątpliwości, jak sytuacja ma się na rzeczy. Sytuacja ma się tak na rzeczy, panie pośle. No, całe szczęście, że w tej chwili PSL się obudził i mówi w interesie polskim, polskiej racji stanu, ale chciałbym zapytać, co państwo jako Polskie Stronnictwo Ludowe zrobiliście po 89 roku dla odkłamania tej historii, bo niestety jest to wielka wina elit politycznych polskich po 89 roku rządzących. PSL był nieraz w koalicji rządowej i no niestety ta kwestia, pomimo narastania takiej polityki historycznej, takiej narracji, którą Izrael buduje na całym świecie, zawłaszczając kwestię Holokaustu tylko do własnego narodu, bo ten termin jest przypisany do narodu izraelskiego. To jest bardziej przypisany temat Shoah. Tak, czy bardziej Shoah. Natomiast musimy jasno powiedzieć, i tego niewystarczająco w polityce historycznej, nie było polityki historycznej polskiej. Ona w tej chwili dopiero jest tworzona, ale nie podnosiliśmy kwestii Holokaustu polskiego, gdzie kilka milionów polskich obywateli narodowości polskiej poniosło śmierć i w tragicznych okolicznościach. To jest, ta prawda jest za mało znana na świecie i w Europie, a no niestety niestety powinniśmy z tym głosem się przebijać, żeby cały świat wiedział, jaka była prawda o Holokauście, była prawda o zbrodniach nazistowskich. Kto za to odpowiada? Zdecydowanie nie państwo polskie, nie Rzeczpospolita Polska, której nie było jako organizacji państwowej na mapie w czasach II wojny światowej, i nie naród polski, bo mamy w konstytucji, w preambule konstytucji, dzisiejszej konstytucji napisane, my naród polski, wszyscy obywatele, więc nie możemy, nawet jeżeli jakiś Polak z różnych pobudek, ze strachu, z
lęku albo z chęci zysku donosił na swojego współobywatela polskiego w czasie wojny pochodzenia żydowskiego, to nie można tej odpowiedzialności przerzucać na naród polski jako całość, czy tym bardziej na państwo polskie. Ale ja chciałem jeszcze nawiązać tutaj do kwestii tej decyzji pana prezydenta o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż też zdaniem wielu ekspertów, czy też prawników, między innymi pan były premier Jan Olszewski wypowiedział się o tym, że to jest bubel. Że to jest bubel prawny. I do czasu decyzji pana prezydenta ja też nie wyrażałem swojej opinii na ten temat, ale trzeba powiedzieć, że jest tam szereg nieścisłości, które wbrew potocznemu, jakbyśmy chcieli to rozumieć, że jest pozytywne dla interesu, dla dobrego imienia polskiego, jest szkodliwych. Jest szkodliwych, bo chociażby kto wbrew faktom pomawia państwo polskie, naród polski, to rozumiem, że jeżeli ktoś fakty przedstawi, to może pomawiać, tak? To już tutaj jest to pole do nadużycia. Po drugie, ja nie jestem przekonany, szanowni państwo, czy zgoda na to, aby w ramach jakiejś działalności artystycznej ktoś mógł szkalować... No możemy mieć taki spektakl obrzucony klątwą na przykład. Ale panie redaktorze, chociażby możemy podać tutaj film Nasze Matki, Nasi Ojcowie, no, tak? Masz tak mocno przestrzeń tutaj artystyczną czy naukową, no, ale, oczywiście tutaj przykład pana redaktora podany przez redaktora może być dobrym przykładem, natomiast mimo wszystko jednak tutaj tą przestrzeń dla artystów i dla naukowców bym pozostawił, bo w końcu nie możemy być tak restrykcyjni, żeby zabronić jakby tutaj w tym momencie. My się skupiliśmy generalnie tylko, że nie poświęcił pan ostatnie 10 minut, a to będzie temat pod pana jak najbardziej. To już będzie woda na pański młyn. My się skupiliśmy na kwestii żydowskiej tylko i wyłącznie, natomiast poważny problem, i to nie od dziś, nie od wczoraj, my mamy na naszej wschodniej granicy, naszego sąsiada. Bo ta ustawa znowelizowana, ustawa nowelizująca ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, zakłada również potępienie zbrodni ukraińskich nacjonalistów, którzy działali w OUN-UPA. Mamy już za sobą serię protestów przed ambasadami, a właściwie przed ambasadą i przed konsulatami RP na Ukrainie. Z hasłami na chociażby takimi, że Bandera, będziemy jego kontynuatorami, zrobimy z wami porządek, pokażemy wam, jak to wszystko powinno wyglądać. Także hasła są wróżbne i złowieszcze. Mamy również decyzję Rady Najwyższej Ukrainy, która potępia tę naszą ustawę. Tak, i dobrze, że pan redaktor o tym wspomniał, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, sprawozdanie dotyczyło dwóch części. Pierwsza oczywiście ze względu na siłę rażenia państwa izraelskiego stała się przedmiotem dyskusji, ale druga jest równie ważna i także dotycząca zakłamywania historii w obszarze dziedzictwa kresowego. I tutaj odpowiadając w sposób pośredni panu posłowi, jeśli pan interesował się i wie, jak na etapach procesów legislacyjnych w poprzednich kadencjach PSL i SLD właśnie, dziwnym trafem może się panu wyda, to były dwa ugrupowania, które ten temat podnosiły i nigdy, bez względu na to, kto rządził, nie mogliśmy zdobyć wystarczającej większości, aby sprawy penalizacji banderyzmu podnieść i dopiero w tej kadencji, to trzeba też przyznać, zgodnie mogliśmy ten projekt uchwały ustawy przyjąć i jeszcze czeka w Sejmie i mam nadzieję, że będziemy mogli godnie także ten projekt ustawy, bo o ustawowe rozwiązanie kresowianie i środowiska kresowe proszą, aby 11 lipca, czyli na pamiątkę apogeum ludobójstwa, które rozegrało się na Kresach Wschodnich, na Wołyniu i na wschodniej Małopolsce, gdzie sąsiad sąsiada mordował w ramach niespotykanego okrucieństwa, które nosi nazwę genocidum atrox, czyli ludobójstwo okrutne lub ze szczególnym okrucieństwem. O tym też należy mówić. Nie dlatego, żeby stygmatyzować, jak twierdzi strona ukraińska, ale musimy dodawać, tak samo jak do nazistowskich Niemców, dodajemy przymiot narodowy, bo naziści nie byli bezpaństwowcami, tak samo ukraińscy banderowcy, bo spod znaku Bandery właśnie część tego narodu była. Przecież też pamiętamy o sprawiedliwych Ukraińcach i niejednokrotnie z panem redaktorem, który też ma wrażliwość w tym zakresie większą, pewnie z powodów rodzinnych, nie wiem, to o sprawiedliwych Ukraińcach nigdy nie zapominaliśmy, bo oni także oddali
ratowali życie, prawda? Nie, za martwych Ukraińcach, którzy ponieśli śmierć z rąk swoich współbraci właśnie Ukraińców. Pamiętajmy jeszcze tylko, wracając znów do pierwszej części, że 30 tysięcy Polaków zginęło, ratując Żydów. Proszę pokazać drugi kraj, który mógłby się jakby z tą liczbą zmierzyć. To jest jakby odpowiedź tym wszystkim, którzy mówią, że podnosimy to nadmiernie. Jest jeden kraj, w którym odnotowano jednego członka tego narodu, który zginął ratując Żydów, to jest Dania. Jeden. W pozostałych krajach zero. Ale przypomnę też, że Dania brała pieniądze za to, żeby ratować Żydów, podczas gdy rząd Polski w Londynie brał pożyczkę od Stanów Zjednoczonych i od Wielkiej Brytanii po to, żeby właśnie w sposób systemowy, jako jedyny kraj na świecie, w ramach Rady Pomocy Żydom pomagać. Więc i pozwoliłem sobie ten wątek wczoraj przedstawiony w studiu telewizyjnym wykorzystać dziś podczas innych rozmów, za co dziękuję. Pan poseł Zyska. Jest polską racją stanu, aby skończyć z tą poprawnością polityczną, aby przemilczać kwestie związane z ludobójstwem na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, jak również, aby przestać tolerować to, że na świecie formułowane są obraźliwe, niesprawiedliwe, niezgodne z prawdą historyczną określenia wobec narodu polskiego, wobec państwa polskiego w zakresie odpowiedzialności za Holokaust. Ja już celowo nie będę przytaczał tych terminów, bo powinniśmy odchodzić i zresztą zgodnie z ustawą, którą pan prezydent podpisał, nie używać tych terminów, o których wiemy w kontekście Holokaustu i niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych. Natomiast odnośnie stosunków z Ukrainą możemy je budować tylko i wyłącznie na prawdzie. Ja rozumiem, że państwo ukraińskie jest państwem młodym, poszukuje własnej tożsamości, chce ją budować właśnie na tej legendzie partyzantów, którzy walczyli o niepodległą Ukrainę, ale wczoraj jak grupy osób na Ukrainie protestowały pod polskimi konsulatami, pod ambasadą polską w Kijowie, to tam wznoszono hasła, że OUN, UPA i różne te grupy zbrojne walczyły przeciwko polskiej okupacji tych ziem. No nic bardziej kłamliwego, nic bardziej podłego. To był czas 11 lipca 1943 roku i w ogóle czas wojny, kiedy państwa polskiego jako organizacji politycznej na mapie świata nie ma. Oczywiście mamy rząd na uchodźstwie w Londynie, mamy państwo podziemne, ale nie mamy... To są tereny, które są w administracji państwowej państwa niemieckiego i każde państwo, które nawet w złej wierze w akcie zbrojnym okupuje jakieś terytorium, to odpowiada za porządek publiczny na tym terenie. Chociażby SS Galicjan. SS Galicjan była... jest przypadek, no nie, ale to wypadek. No, to bardzo panom dziękuję. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Powtórka programu. Witam w debacie Dnia Polskiego Radia 24. Witam także naszych gości. Adam Borowski, Gazeta Polska. Dzień dobry. Grzegorz Gruchalski, Warszawski Forum Samorządowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, za prezydentem jedna z najtrudniejszych chyba decyzji w ciągu ostatnich miesięcy, jak nie w ogóle kadencji od 2015 roku. W piątek na biurko prezydenta trafiła ustawa nowelizująca ustawę o IPN-ie. Dziś mamy podpis prezydenta i zapowiedź skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego, tak by wyjaśnił wszelkie kwestie podnoszone i w Polsce, i za granicą, związane z wolnością słowa i z przepisami prawa karnego, które muszą być bardzo precyzyjne. Jestem ciekaw, co panowie o tej decyzji prezydenta sądzą. Adam Borowski na początek. No ja jestem zadowolony z decyzji prezydenta, bo to, że podpiszę, to się spodziewałem tego. To w zasadzie nie miało specjalnie wyjścia. Jeśli miałaby być zachowana spójność obozu rządzącego i dobrej zmiany. Natomiast to, że odesłał do Trybunału, to da taki czas również stronie izraelskiej do refleksji, a polskiej do wyjaśniania stronie izraelskiej naszego stanowiska i myślę, że to jest najlepsze z możliwych wyjść. Z pewnością zawetowanie byłoby niedobre, to byłoby stracenie twarzy, stracenie
Naprawdę, najprościej do ostatniej chwili było tyle zwrotów akcji w tym przemówieniu, takim wykładzie lekcji historii ze strony prezydenta. Nie do końca było wiadomo, czy podpisze, czy zawetuje, czy podpisze, ale skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. No, ostatecznie jest podpis i skierowanie do Trybunału. Weta nie ma Grzegorz Bruchalski. No, pan prezydent Duda nauczył się nas wpracać w taki klimat dużego napięcia przed podpisywaniem ustaw, które dostaje na swoje biurko. Natomiast, no, decyzja była raczej dobra, bym oceniał ją w kategoriach tego, że jednak nie wykonał takiego kroku w tył, czyli zawetowania ustawy, jednak wykonał pewien krok do przodu. Oceniam to jako pozytywny omen na przyszłość i jednak to, że dał te zapisy, które są dosyć kontrowersyjne i które budzą emocje wśród środowisk za granicą przede wszystkim, tak, bo jednak to są, mówili przedstawiciele amerykańskiej polityki, przedstawiciele Izraela, były dosyć mocnymi głosami do tej pory niespotykanymi w takich sytuacjach. Natomiast uważam, że to decyzja była całkiem niezła i daje czas polskiej stronie, żeby przygotować mocne argumenty, ale też tak troszkę powalczyć z tym stereotypem, który się wytworzył, bo jednak w ostatnich dniach polska dyplomacja była pod bardzo dużym ostrzałem, jednak potrzeba chwilę wyciszenia i uważam, że ta decyzja, którą podjął prezydent, była chyba jedyną możliwą, którą można było w tej sytuacji podjąć, dlatego przyjmuję ją z umiarkowanym zadowoleniem i czekam na kolejne działania polskiej dyplomacji, bo one będą bardzo mocne, bo jednak straty, które ponieśliśmy wizerunkowe, są mocne, ale mam nadzieję, że polska dyplomacja wyjdzie z nich obronną ręką, bo w interesie wszystkich obywateli, zarówno tych lewicowych, tych prawicowych, jak i centrowych, jest to, żeby prawda historyczna była pokazywana w jak najlepszy sposób i to, że jednak nie było czegoś takiego jak polskie obozy śmierci, bo jednak w tej całej ustawie o to chodzi. Ustawodawcy być może mieli dobry zamysł, natomiast troszkę za daleko poszli w niektórych postulatach i dlatego też taka atmosfera negatywna wokół Polski się wytworzyła. Ambasador Izraela w Polsce na serii dziś w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną mówi, że na pewno nie byłoby awantury o zakaz polskich obozów śmierci. To naziści zbudowali w Polsce obozy. Już w 2006 roku myśmy popierali w tej sprawie stanowisko Polski i dodaje, że po podpisie prezydenta rozmowy w sprawie nowelizacji ustawy o IPN na temat tego brzmienia ostatecznego ustawy będą jednak zdecydowanie trudniejsze. No jak dużo ustępstwa pójdzie strona polska? Powinna pójść strona polska, jeśli Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście powie, że pewne zapisy są niezgodne z konstytucją i będą wymagały zmiany na poziomie znowu prac parlamentarnych. No jeśli Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście tak stwierdzi, no to będzie taki obowiązek do pewnych zmian. I ja bym tutaj do słów pani ambasador podszedł z pewną rezerwą, bo wprawdzie ona powiedziała to, co powiedziała. Niemniej jednak w rozmowie bezpośredniej pan premier Izraela Netanyahu w rozmowie z polskim premierem powiedział, że udział Polaków w Holokauście był systemowy, co jest dla Polski nie do przyjęcia. Ja myślę, że to wynika z niewiedzy i to rzeczywiście będzie czas na to, żeby wyjaśnić tą ustawę. Do tego, jeśli by nawet założyć, że te zapisy, które budzą wątpliwość, że grożą pociągnięciem do odpowiedzialności osób, no, tak jak powiedziano, przez stronę izraelską, które przeżyły Holokaust, a które mają złe doświadczenia w kontaktach z Polakami, prawda? Z tymi niegodziwcami, no, z niegodziwymi członkami naszego narodu, którzy raz, że donosili, dwa, że mordowali, bo to się zdarzało, tylko to uściślenie tylko może pomóc. Jeśli się uda znaleźć taką formułę, która to uściśli, że nie cały naród będzie ponosił odpowiedzialność i że nie będziemy musieli przepraszać za szmalcowników, bo tacy niegodni synowie każdego narodu istnieją w każdym narodzie. To tylko dobrze dla tej ustawy i dla stosunków polsko-izraelskich, a co za tym idzie, z pewnością dla polsko-amerykańskich. No w takim razie można powiedzieć, że równie trudne zadanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tak, prawda. Grzegorz Bruchalski. No dokładnie, natomiast też warto w tej sprawie zwrócić uwagę na jeden aspekt. Trwa kampania wyborcza w Izraelu, a więc też politycy izraelscy w sposób taki wyostrzony przedstawiają swoje argumenty i swoje racje. W kampaniach wyborczych wiadomo, że gra się na emocjach, gra się na różnych
tematach, więc też pewnie wielu polityków izraelskich uznało, że to jest dla nich dobry moment, żeby pokazać właśnie taki troszkę przekłamany obraz, całkowicie przekłamany obraz historii. Więc mam nadzieję, że teraz po tym podpisie z tym zastrzeżeniem, że poszło to do Trybunału Konstytucyjnego, troszkę te emocje opadną. Wtedy będzie można, Trybunał pomiędzy za jakiś czas, to nie wiemy, czy to będzie, czy będą tygodnie, czy to będą miesiące tak naprawdę, bo to Trybunał decyduje o prowadzeniu takich prac. Natomiast nie widzę przeszkody, żeby też odbywały się konsultacje dyplomatyczne. Bo jednak bardzo, jak już powiedziałem w mojej pierwszej wypowiedzi, na początku audycji, bardzo ważna jest zagrana rola dyplomatyczna polskich służb dyplomatycznych, które będą rozmawiały codziennie ze swoimi partnerami w Izraelu i tłumaczyły, w jaki sposób ta ustawa była procedowana, w jaki sposób można ją poprawić, no bo jeśli my zamkniemy sobie drzwi do rozmów z Izraelem, to wiadomo, że ten konflikt będzie medialnie, tylko medialnie będzie istniał. Więc ja tutaj liczę, że jednak takie prace parlamentarne również będą, ale też będzie wzmocniona praca dyplomatyczna, która jest teraz bardzo, bardzo potrzebna, żeby trochę te emocje wyciszyć, no bo mówię, jak będziemy o tym mówili publicznie, a polska dyplomacja no, ma ku temu instrumenty, żeby rozmawiać ze stroną izraelską i główne zadanie spoczywa właśnie na nich, a nie na politykach, którzy będą mówili o tym tylko w telewizji i w radiu, prawda? Bo wiadomo, że służby dyplomatyczne rozmawiają ze sobą cały czas. Jeśli znajdziemy wspólny kompromis rozsądny z Izraelem, to taka ustawa po prostu znajdzie swoje miejsce w parlamencie, będzie przegłosowana jeszcze raz, bo przecież to nie przeszkadza, że ustawa, która jest przegłosowana, żeby była drugi raz procedowana. Nawet jeśli Trybunał uzna, że pewne zapisy są, że ustawa jest zgodna z konstytucją, to i tak parlament może znowelizować tę ustawę. To jest przymierze parlamentu, więc jakby mówię, no ustawy mogą być procedowane wielokrotnie o tym samym brzmieniu, ale ważne jest to, żeby znaleźć rozsądny kompromis, który moim zdaniem jest możliwy do osiągnięcia i ograniczy nasze straty wizerunkowe. Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy wydaje się całkowicie jakby przemyślana i przedyskutowana z obozem Zjednoczonej Prawicy, szczególnie z Prawem i Sprawiedliwością. Ta odpowiedź Beaty Mazurek i Patryka Jakiego jest bardzo wymowna. Decyzja słuszna, daje nam czas i na podjęcie kolejnych negocjacji, no i właściwie takiej decyzji no innej nie można było się spodziewać. Mówi i Patryk Jaki, i Beata Mazurek. Trudno mieć chyba, czy pan ma też takie poczucie, pytanie do Adama Borowskiego, że to jest decyzja przedyskutowana, skonsultowana pomiędzy prezydentem, a na przykład prezesem Prawa i Sprawiedliwości? Tak, no, ja myślę, że w tej sprawie nie mogło być inaczej. To jest sprawa absolutnie fundamentalna, która mogła mieć istotny wpływ na przyszłą naszą suwerenność. My w tej chwili jesteśmy w czasie walki o przyszłą polską suwerenność. O to, żebyśmy wyrwali się z takiego kraju peryferyjnego, którego się poklepuje po plecach, a który tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, na kraju ważny w Europie Środkowej, wiodący w Europie Środkowej, na kraj, który może być pełnić role takie przywódcze wśród krajów mniejszych z Europy Środkowej. I to jest bardzo ważny element i tu ta drużyna musi grać. To porozumienie między Pałacem Prezydenckim, Nowogrodzką i Alejami Ujazdowskimi musi być naprawdę w tej chwili bardzo harmonijne, by był jednolity przekaz. Natomiast ważną rzeczą jest, właśnie chcę jeszcze tutaj na moment wrócić, bo w tej grze wyborczej w Izraelu no dochodziło nie tylko do grania na emocjach, bo ja rozumiem, tak się w czasie kampanii wyborczej dzieje, ale doszło do fake newsów, doszło do wierutnych kłamstw, jak jeden z liderów jednej z partii, prawda, mówił, że jego babcia zginęła tutaj na terenie Polski, prawda, i zrobili to Polacy, a okazało się, że jego rodzina z Polską nie miała w ogóle nic wspólnego, że to było kłamstwo od początku do końca, wykorzystanie tej problematyki Holokaustu do siania zwyczajnych kłamstw. Zadałeś także pytania w kierunku pana Lapida, bo zapewne o nim pan mówi. Tak, z pytaniami o pochodzenie jego rodziny, jego babci, ale odpowiedzi polscy dziennikarze nie dostali na ten temat. Było też zamieszanie wyjaśnione, chyba wciąż nie do końca, z ministrem edukacji Izraela, który podobno miałby dzisiaj wygłosić wykład na temat współudziału Polaków w mordowaniu Żydów w Holokauście. Do tej wizyty jednak nie dojdzie, o tej wizycie też nic nie wiedziała strona polska, a minister mówi podobno izraelskim mediom, że przyjedzie i rozmawiał będzie.
Ja myślę, że to jest tworzenie napięcia, który ma pokazać rwanie się stosunków dyplomatycznych, że ta ustawa rodzi takie inne konsekwencje. Jak było tego, nie wiem, to więc czy rzeczywiście była zaplanowana, czy i kto ją odwołał, tego tak naprawdę nie wiemy. W tej przykrej sprawie, no dosyć wartościowym, na co trzeba uwagę zwrócić, elementem jest oświadczenie ministra zagranicznych Niemiec, Marka Biela, który jednak stanął bardzo mocno po stronie Polski w tym sporze, że nie było żadnych polskich obozów śmierci. No tutaj trzeba oddać, że no w sytuacji dosyć przykrej dla Polski, dyplomatycznej, dyplomatycznym klinczu, w którym się na chwilę znaleźliśmy, jednak takie oświadczenie szefa MZ Niemiec jest bardzo, bardzo dobrym omenem i też pokazuje, że jednak Niemcy, których czasami trochę traktujemy niezbyt tak jak powinniśmy, jeśli chodzi o dyplomację, jednak no tutaj socjaldemokrata niemiecki stanął po naszej stronie i tutaj trzeba docenić rangę tego wydarzenia, bo to jest jeden z takich pozytywnych elementów, który się w ostatnich dniach w dyplomacji pojawił. To prawda, jeszcze tylko dwa słowa na temat. To prawda, że to jest bardzo ważny element, w końcu to jest minister spraw zagranicznych Niemiec, niemniej jednak, jeżeli my wiemy, jak funkcjonują tamtejsze media, jak tamtejsze media są ściśle związane z obozem rządzącym i ich przekaz de facto prawda, jest przekazem rządowym, to niemniej jednak do tej pory te media nas bardzo mocno atakowały, niemieckie, i no, nie widać było reakcji ze strony rządu niemieckiego, by powstrzymać te kłamliwe tezy, które się pojawiały w tych mediach niemieckich. Ja tylko mam nadzieję, że po tym oświadczeniu ton niemieckiej prasy czy telewizji, radia się po prostu zwyczajnie zmieni. Panowie, nie byłoby tego zamieszania kryzysu dyplomatycznego w relacjach z Izraelem, także napiętych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, gdyby nie ta ustawa o IPN-ie. Być może to jest tylko narzędzie, które zostało wykorzystane do rozpętania takiej burzy, do zakłócenia tych dobrych, przyjacielskich, serdecznych relacji, ale być może jest to tak, jak mówi były premier i prawnik Jan Olszewski, że nie powinniśmy sobie pozwolić na ustawy, na przygotowywanie ustaw, które są bublem prawnym. O to dzisiaj mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą. Wcześniej mówił także podobnym tonie w rozmowie z nami, z Polskim Radiem 24, że ta ustawa powinna być zmieniona. Dziś Jan Olszewski mówi, że powinniśmy przygotowywać takie ustawy, do których nie powinno być żadnej wątpliwości, żeby nie wzbudzały takich emocji. Marszałek Senatu mówi, że ta ustawa jest niedoskonała. Obecny premier mówi, że została przyjęta w niefortunnym momencie. Były premier mówi, że to jest bubel prawny, który wymaga zmian. Czy polskie państwo, czy autorzy ustaw powinni przełożyć więcej uwagi, więcej pracy do treści ustaw, żeby nie powtórzyła się takie sytuacje jak z nowelizacją ustawy o IPN-ie, czy z ustawami, które wcześniej zawetował prezydent Andrzej Duda, a które dotyczyły ustaw w sądownictwie, Grzegorz Gruchalski? Znaczy, no, widać czasem zbyt duży pośpiech przy opracowywaniu tak ważnych aktów i tak w newralgicznych punktach, jakim są relacje Polska, na linii Polska-Izrael, jednak no, wymagają większej roztropności, jednak pochylać się nad tym problemem dużo głębiej, aniżeli szybkim oddaniem sprawy przez komisję, a potem na salę plenarną Sejmu. Więc też w sprawach takiej wagi, no jednak warto używać głosów ekspertów, których w Polsce mamy, od spraw polsko-żydowskich. Naprawdę mamy całą paletę różnych mądrych ludzi, którzy mogliby wspólnie z rządem i posłami nad taką ustawą przysiąść i właśnie uniknąć tych negatywnych konsekwencji, które się niestety po przyjęciu tej ustawy, czy na przyjęciu tej ustawy pojawiły. Więc ja tylko bym liczył na dużo większą roztropność zarówno rządzących, jak i też posłów opozycji, żeby jednak konsultować wszelkie ważne dla Polaków i relacji z innymi państwami ustawy, żeby po prostu nie miało tego miejsca. Bo powiem, to nie jest, pan sam powiedział, to nie jest pierwsza ustawa, która jest przyjmowana w sposób bardzo szybki. W takim tempie nie powinno się procedować ważnych aktów, w ogóle jakichkolwiek aktów prawie się powinno w takim tempie procedować. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę, że jednak takie ustawy wymagają pochylenia się nad nimi dużo, dużo głębiej i właśnie wysłuchania głosów ekspertów, o których mówiłem, bo naprawdę mamy się czym pochwalić, jeśli chodzi o takich ekspertów i warto z nich ich rad posłuchać i uniknąć tych sytuacji, które miały miejsce w ostatnich dniach czy w ostatnich miesiącach w kontekście innych ustaw, które były przyjmowane przez polski parlament. Wracam raz jeszcze do słów byłego premiera Jana Olszewskiego w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Mówi tak: przed PiS i wielki sprawdzian wyprowadzenia Polski z kryzysu międzynarodowego, tą ustawą i tymi zapisami nie przekonamy naszych sojuszników do naszych racji, a tylko dostarczymy argumentów przeciwnikom. PiS nie może dawać pretekstów do rozgrywania Polski na arenie międzynarodowej. Druga strona bezwzględnie gra o swoje interesy. Adam Borowski. No, głos pana premiera Olszewskiego w
wieloletniego adwokata, prawda, prawnika, z pewnością jest tutaj ważny i przyznam szczerze, że tak krytyczna jego ocena tej ustawy trochę mnie zaskoczyła. Ta ustawa była procedowana przez 2 lata, z tego co wiemy, prawda, że była procedowana przez 2 lata, mało tego, była przedstawiona stronie izraelskiej latem tego roku, która nie zgłosiła wobec tych zapisów uwag, by to jest po pierwsze. Być może jest niedoskonała, nie jestem prawnikiem, bardzo trudno mi ją ocenić, ale jeśli pan Olszewski, premier Olszewski, prawnik, tak mówi, to pewnie coś jest na rzeczy. Natomiast myślę sobie, że bez względu na to, w którym momencie by została przyjęta, bez względu na to, byłaby pretekstem do ataku, bo myślę, że nie sama ustawa jest tutaj problemem i myślę naprawdę, że nie obawa przed stawianiem przed sądem osób, które przeżyły Holokaust i które oskarżałyby poszczególnych przedstawicieli narodu polskiego o zbrodnie czy współpracę z Niemcami stanowi to przyczynę takiego ataku. Bo po pierwsze, według pana niezależnie od tej ustawy, to się gra i tak chodzi o coś więcej. Po pierwsze, o to, co mówiłem, tą suwerenność Polski i tą rolę Polski w tym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej gwarantuje sojusz z Ameryką. W Ameryce jest sprawa ustawy, która teoretycznie rzecz biorąc nas nie dotyczy, o zwrocie majątków Żydów, którzy nie pozostawili po sobie spadkobierców i o to się może również, jestem przekonany o tym, że to jest również element, któremu służy ta akcja na Polskę w tej chwili. To w takim razie dopytam pana Grzegorza Górchalskiego, czy pana zdaniem też chodzi o coś więcej niż tylko o samo brzmienie ustawy, która zdaniem jednych jest kontrowersyjna w swoim brzmieniu, a zdaniem innych w ogóle kontrowersji żadnych nie rodzi i niebezpieczeństwa. Znaczy, na pewno różne elementy i gry prowadzone wokół Polski, no tylko, że tak powiem, w tej sytuacji konkretnej, no takie te demony różne się budzą właśnie u naszych przeciwników. Więc no, na pewno ta ustawa nie pomogła w tej sytuacji, jednak głosy, które różne są, takie skrajne głosy, które atakują Polskę, no też jednak my dajemy trochę się w tą grę wprowadzać, no bo gdyby, mówię, no nie byłoby dyskusji, gdyby ta ustawa była bardziej przemyślana i gdyby te głosy te były skonsultowane z innymi środowiskami. Gdyby tego dało się uniknąć, to te środowiska, które Polskę atakują, nie miałyby argumentów, a my jako Polska daliśmy im te argumenty, tą oręż do ręki i jesteśmy po prostu bardzo mocno nią układani, więc mówię, na przyszłość więcej roztropności, więcej na konsultacje, a wtedy nie będziemy musieli myśleć, czy są środowiska, które Polsce zagrażają, bo tej dyskusji po prostu by nie było. Panowie, chciałbym, żebyśmy przeanalizowali zachowanie sejmowej opozycji, parlamentarnej opozycji, bo ta podzieliła się w ocenie dzisiejszej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy. PSL i Kukiz15 tę decyzję chwalą. PSL apeluje też o stworzenie w bardzo szybkim tempie, bardzo sprawnie działającej machiny narracyjnej, która wyjaśniałaby za granicę nasze stanowisko i rzeczywiście fakt wokół II wojny światowej. Kukiz15 też tę decyzję prezydenta chwali, bo mówi, że ona otwiera drogę do dalszej dyskusji, dialogu z Izraelem i nie tylko z Izraelem, ale jest też zachowanie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Te dwie partie z kolei krytykują decyzję prezydenta. Pamiętam tweety Tomasza Siemoniaka z 28 stycznia, który w jakiejś formie jednak no, oficjalnie wyraził stanowisko Platformy Obywatelskiej tuż po tej ustawie, po tym jak ten kryzys dyplomatyczny rozpoczął się. On wtedy pisał, że za tragedię Holokaustu odpowiadają nazistowskie Niemcy, wokół tego nikt nie podzieli Polaków, ostro protestujemy przeciw kłamstwu o polskich obozach śmierci i z wyobraźnią, wrażliwością kształtujmy relacje polsko-żydowskie. Tak pisał ponad tydzień temu. Dziś Tomasz Siemoniak pisze na Twitterze, że prezydent jest zakładnikiem szaleństwa Prawa i Sprawiedliwości. Po tej narracji już nie ma żadnego śladu. Adam Borowski, jak pan ocenia zachowanie opozycji w tej sprawie? W sprawie też w sytuacji kryzysowej. Tak nie, no ona mnie nie dziwi, chociaż wydawało się, że sprawa wizerunku Polski, prawda, wizerunku, sprawa udziału nazewnictwa Polskie Obozy Śmierci, czy udziału odpowiedzialności narodu polskiego jako zbiorowości w uczestnictwie, w pomocnictwie w Holokauście i powinna być nas tutaj jednak jednoczyć. I
Natomiast nie dziwi mnie w żaden sposób, ponieważ opozycja wykorzysta każdą, absolutnie każdą nadarzającą się sytuację, żeby walczyć z PiS-em. To jest totalna opozycja, ona jest gotowa przyjąć i nawet będzie zadowolona, jak sankcje zostaną nałożone, po to tylko, żeby mówić Polakom, oto jest skutek działalności PiS-u. W walce z PiS-em jest gotowa do wszelkich ofiar wizerunkowych, materialnych Polski, byle tylko odsunąć PiS od władzy i powrócić do niej samemu. Platforma Obywatelska proponuje powołanie takiego zespołu eksperckiego, który miałby razem ponad podziałami przedyskutować proponowane zmiany, które zadowoliłyby stronę izraelską. No, z drugiej strony Grzegorz Schetyna znowu na Twitterze, bo nieoficjalnie dziś w Sejmie pojawił się przewodniczący klubu parlamentarnego pan Sławomir Neumann, tam też krytykował decyzję prezydenta, a za tą konferencję prasową przyszedł też tweet Grzegorza Schetyny, który brzmi tak. Andrzej Duda postąpił wbrew racji stanu, tylko weto mogło powstrzymać destrukcję wizerunku Polski na świecie. Stał się wykonawcą woli Kaczyńskiego, a odpowiedzialność przeniósł na Trybunał Konstytucyjny, czyli zależną od PiS wydmuszkę. Zapłacimy bardzo wysoką cenę za tę szkodliwą decyzję. Grzegorz Gruchalski. Czyli te głosy w ogóle mnie nie dziwią, ponieważ one są pisane w strategii Platformy Obywatelskiej w ostatnich miesiącach. Ja bym jednak sugerował troszkę więcej wstrzemięźliwości. Tutaj cieszę się, że PSL miał dosyć rozsądne stanowisko, bo jednak mówię, no decyzja prezydenta jest o tyle dobra, że daje chwilę czasu na przemyślenie tej ustawy i na przygotowanie konkretnych zapisów, które będą jednak zadowalały stronę izraelską, no, ale też musimy wyprzedzkować to wszystko, no bo też nie możemy stwarzać wrażenia, że robimy wszystko pod względem innego państwa, no bo jednak ja jestem oczywiście proeuropejską osobą, natomiast no Izrael nie jest członkiem Unii Europejskiej, więc ma troszkę mniejsze prawo do pouczania Polski, jednak te pouczenie odbywało się w ostatnich dniach i nie chciałbym, żeby no Izrael w ten sposób postępował, bo wiadomo, że polska dyplomacja, właściwie polski rząd zrobił trochę błędów w tej samej sytuacji, natomiast no, nie możemy dawać się w aż taki sposób mocno pouczyć, ponieważ po to mamy polityków polskich, żeby oni takie sprawy załatwiali, a nie dawali się sterować głosem z zewnątrz. To mi się nie podoba, no to wypośrodkujmy te sprawy. Izrael powinien też trochę ugryźć się w język czasami, to prasa izraelska, bo to nie pomaga załatwieniu tej sytuacji. I cieszę się, że są formacje polityczne w Polsce, które jednak podchodzą w sposób konstruktywny do tego tematu, a nie atakują cały czas rząd, bo to nie o to chodzi, bo to też jest odnotowywane przez inne państwa, że opozycja nawet w tej sprawie nie potrafi zachować jakiegoś zdrowego rozsądku, bo jednak tego zdrowego rozsądku w tej sytuacji powinno mieć więcej. Czy pana zdaniem w tej właśnie sytuacji, w tej jednej sytuacji, w sytuacji kryzysu i to bardzo poważnego dyplomatycznego, który grozi relacjom i handlowym, i dotyczące naszego bezpieczeństwa w tej części Europy, opozycja no, nie powinna mówić jednym głosem w tej jednej kwestii? Powinna mówić jednym głosem, ten głos powinien być zdecydowany, ale umiarkowany, dlatego że sprawa jest bardzo delikatna i też zaognianie konfliktu w ramach własnego państwa nie powoduje, że sytuacja będzie dla nas lepsza, będzie gorsza, no bo to będzie odnotowane przez media zagraniczne, które będą jednak pokazywały, że ten spór jest bardzo mocny i też dotyczy polskich partii politycznych, które między sobą się w tym temacie żołą, tego nie powinno być. Więc my powinniśmy starać się jako opozycja, czy polscy politycy z opozycji powinni starać się jednak dawać rozwiązania rządowi, posuwać te pomysły i troszkę mniej krytykować, a bardziej radzić. Tak? To jest taka moja sugestia i cieszę się, że między innymi PSL zdecydował się na taką formę prowadzenia polityki, a nie na formę jednak atakowania rządu kijem, no bo jednak tu trzeba posuwać mądre pomysły, a nie atakować rząd, żeby tylko była polityczna jatka, bo to nikomu nie pomoże, żeby nie pomoże polskiej racji. No to pomysł był jeden, na Platformie Nowoczesnej ustawę zawetować przez prezydenta i napisać nową, która zadowoli Izrael. Wizerunek Polski na świecie rzeczywiście zupełnie zmasakrowało, bo przecież nie może być tak, że obce państwo będzie dyktować nam tak wprost, prawda, jakie mają być zapisy w polskich ustawach. Polska jest krajem suwerennym. Oczywiście w tak delikatnej mierze materii trzeba być rozsądnym, konsultacje robić i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś występuje do nas z CEP-em, prawda, i mówi, to natychmiast macie to zawetować, bo inaczej to my zrobimy to, tamto, śmowo, to on na starcie stawia drugą stronę w sytuacji absolutnie bez wyjścia. I
pan prezydent znalazł to wyjście właśnie, żeby drugiej stronie dał ten moment do ochłonięcia. I tu się pozwolę ze swoim przedmówcą w jednej rzeczy nie zgodzić, bo na początku powiedział, że Unia Europejska, że Izrael nie jest w składzie Unii i nie może tak ingerować w nasze ustawy. Ja powiem tak, Unia Europejska również nie może ingerować w ustawy poza tą materię, do której pozwala traktat. Natomiast Unia w tej chwili próbuje ingerować w ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, do którego traktat nie daje jej takiego prawa. My musimy, tym bardziej, gdyby się tak wprost pozwolili w tej chwili, gdybyśmy się wycofali na skutek ingerencji Izraela do końca, to by siły zewnętrzne pomyślały, że Polska jest krajem słabym, niesuwerennym i że można na nas wywierać takie presje, które pozwolą polskie ustawy uchwalać tak, żeby były pod dyktando innych. W tej sprawie panowie rozumiem są zgodni. Tak, i też chyba warto przytoczyć, że tak powiem, opinię naczelnego rabiny Polski, Michała Szudrika, który jednak powiedział, że prezydent znalazł pewną drogę środka, znalazł zrozumienie dla obu ze stron, więc też to daje kolejny pozytywny element, że jednak środowisk żydowskich jest wola do współpracy i też ten głos jest bardzo cenny dla polskiej dyplomacji, bo jednak daje pewną możliwość rozmawiania w tej sytuacji i pokazywania, że jednak jest możliwe osiągnięcie kompromisu w najbliższych tygodniach czy miesiącach w tej sytuacji. Pytanie o Nowoczesną. W takim razie Katarzyna Lubnauer na briefingu prasowym w Sejmie mówiła dzisiaj, że prezydent uległ środowisku swojego obozu politycznego, czyli PiS-u, i Nowoczesna proponuje zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy takie rozwiązanie coś by zdaniem panów wniosło nowego, pomogło? Jestem zaskoczony tą propozycją, ponieważ nie wiem, co... Jednak do tego są uprawione inne organy, aniżeli decydowanie na tym grebią w takich sprawach. Nie, dla mnie to jest niezrozumiałe z zachowaniem przewodniczącej Lubnauer. Dziwię się, że z takim wnioskiem wystąpiła, bo jednak powinna wystąpić o powołanie właśnie zespołu, ekspertów, który by starał się nad tą ustawą popracować jeszcze w takim jak najszerszym gronie, a jednak RBN jest jednak instytucją stworzoną do zupełnie innych kwestii i uważam, że ten apel pani przewodniczącej jest chybiony. Ja bym radził jeszcze, znaczy radził, co ja mam im radzić, oni i tak zrobią to, co chcą, ale ważną rzeczą jest, żeby politycy opozycji miarkowali się w swoich słowach, wyważali je, bo jeśli ważny polityk Platformy Obywatelskiej w programie telewizyjnym mówi, Mordowaliśmy Polaków, ale nie budowaliśmy obozów. Nie budowaliśmy obozów, prawda? Czyli z jednej strony mamy zestawienie systemowej machiny ludobójczej i na jednym oddechu mówi, tak jak oni mordowaliśmy, tylko nie budowaliśmy obozów. Zamiast użyć takiego sformułowania, zdarzały się takie przypadki, że niegodni synowie naszego narodu pomagali w tym Holokauście, prawda? Pomagali w ściganiu Żydów, czy nawet niektórzy dopuścili się zbrodni. Niemniej jednak zdarzały się takie przypadki. Natomiast nie można na jednym oddechu powiedzieć, bo mordowaliśmy, czyli naród polski, przedstawiciel naród polski mordował, tylko nie budował obozów. To są słowa nierozważne, haniebne i myślę, że pan Święcicki byłby pierwszą osobą, która kwalifikowała się do zastosowania tej nowelizacji ustawy. Tej ustawy. No ja bym tak to widział. Rzeczywiście tak to widział, bo to jest, bo w tak delikatnej materii, tak ważnej, tak wrażliwej, nie może być miejsca na plecenie głupcy. Ja z kolei pytam o reakcję opozycji, dlatego że ja widziałem z kolei debatę parlamentarną, drugie czytanie i trzecie głosowanie, i trzecie czytanie połączone z głosowaniem w Sejmie. To są ostatnie dni stycznia. Przyjrzałem te wystąpienia polityków, tam nie było żadnego wystąpienia polityka Nowoczesnej i było paru polityków Platformy Obywatelskiej, ale głównie Marcin Święcicki, wspomniany przez pana. On w pewnym momencie powiedział, że jego nie interesuje zapis ustawy 55a, czyli ten zapis dotyczący ścigania za polskie obozy, bo to jest przepis, no, jego zdaniem martwy i tak nieskuteczny, a praktyka pokaże, jak to będzie wyglądało. I politycy opozycji w czasie
drugiego czytania w Sejmie i trzeciego czytania głosowania zabierali głos w sprawie ludobójstwa na Wołyniu i krytykowali ustawę krytykującą i potępiającą i karzącą przejawy banderyzmu w Polsce. Wtedy w ogóle o tym nie było nic na sali sejmowej, jeśli chodzi o polskie obozy i potencjalny konflikt z Izraelem. No, dzisiaj mamy już takie stanowisko, że ten konflikt można było przewidzieć, można było temu zaradzić, prezydent powinien ustawę zawetować, a wszystkiemu winne jest Prawo i Sprawiedliwość. Do tego pytałem panów o reakcję i komentarz do reakcji opozycji parlamentarnej. Znaczy, to jest też ciekawa sytuacja, bo to też pokazuje, jak poszczególni posłowie czytają ustawy. Tak, no mamy co chwilę, bo to dotyczy wszystkich posłów tak naprawdę. Tak, wszyscy widzimy, że zarówno politycy opozycji, jak i koalicji nie zawsze wiedzą, na czym głosują i co jest jednak poważnym dylematem. Mają instrukcje często. Mają często, ja bym jednak sugerował przygotowanie nawet jakichś szerszych briefów dla tych polityków, bo jednak no, jak oni faktycznie dowiadują się potem z mediów, na czym zagłosowali i łapią się za głowę, jednak zagłosowałem z taką ustawą i dopiero później krytykuję mediach, jest trochę niepoważne, no bo są osoby, które biorą pieniądze od podatników, to jest ich praca, więc powinny tej pracy się przykładać, tak, więc mają czas, moim zdaniem mają czas na przeczytanie tych ustaw, a przynajmniej głównych zapisów, więc takie sytuacje nie powinny w ogóle mieć miejsca, że będziemy teraz komentowali polityków i ich niekompetencje, bo jak dla mnie polityk, który nie czyta tych ustaw.